Siema, kolejny raz oglądamy TikToki. Razem ze mną jest oczywiście słodki Jakub. To jest dzwoni do drzwi. Chyba też oglądać TikToki. Chyba dzwoni kurier. Widzowie, oglądacie TikToki, bo ja oglądam aktualnie dużo TikToków. Ja też ostatnio zacząłem coraz więcej oglądać TikToków i nawet sam zacząłem wrzucać TikToki, na które gorąco zapraszam. Kuba też ma TikToki. To jest zapraszam do Marka TikToka. A ja zapraszam do Kuby. Nazywam się Nathan, jestem z Sieradza i mam pytanie odnośnie waszego kontentu. Ale pytanie jest, że tak powiem, proste. Mam wrażenie, że wiele osób... To łosza psuje, nie? Zauważyłeś, że coraz częściej dłuższe TikToki są? Tak, zauważyłem. Ale normalnie oglądam takie TikToki, ale nie w tym filmie, bo nie w tym filmie ma być śmiesznie, ma być też dużo, mają być... Idę, drugi. Jeden. Dwie minuty. Dwie minuty. Znowu dwie minuty. Cztery minuty. Minuta! 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 Dobra, okej. Give me the phone, Grant! Dude, stop. That hurts. Oh, I'm sorry. Hello? Answer the door, Frankie. It'll change your life. Hey, I heard some screaming coming from this house. No, everything's fine. Ja, to nie jest aż taki śmieszny. Myślę, że będzie śmieszniejsze. W ogóle to jest reklama. Oglądamy właśnie reklamę czymś. A widzicie, taka fajna reklama, że nawet nie zauważyliśmy. Tak, no. Ale jak to już jest płatna współpraca, już to omijam, nie? Tak. Dawno nie nagrywaliśmy reakcji. Tak. Wow, ale się czuję tak, jak nie u siebie. Wiesz co, ja mam pomysł. Jakby widzowie nie widzą. Ja to widzę. Pieski, lubię pieski. Boże, jaki grzeczny. Ale to jest przyjemne do oglądania. To jest satysfakcjonujący odcinek. O kurna. Tego nie lubię, no. Takie ma białe ząbki. Maskę na... Ale ma przyjemne życie. Ma się wygodniej niż nie jedna osoba. Mhm. Się nazywa Black. Wow! Religious! Wow! Z tej dobrej stronie, aaa! Myślałem, że trochę będzie, no. Patrzcie się, wróćcie tam moje tuska. Tak ma i tak samo. Albo wejdziecie na naszego Instagrama i tam to zobaczycie. Okej. Szowinistyczny TikTok. Nie powinniśmy się z tego śmiać. Zobaczymy, czy się nie będziemy śmiać. Kurde! Ale hamowa. Ej, ja pierniczy, stary, to czerwone powinno wchodzić od razu. Ale bo też o to kolejne się zapytasz, no. Git? Nie, o kurde, to się z kolany stało. Okej, okay, tutaj fair play. Tu w koszykówkę gra. O ja pierniczy, stary, i tak... Ale hamowa. Jeszcze całuje, jeszcze się cieszy z tego. Man. O. Drużyna przyjdzie. Czerwona kartka za złapanie. No nie? Złapał piłkę. Co tu się stało? Stary, 360 zrobił. To jakiś trik. Bo. O, jeszcze się całują się jeszcze. Nie, ej, a to było miło. Tak. No i to jest nie, to się jest wzruszyłem, sport. Ej, ja też. Aczkolwiek wiecie, to jest tak, że teraz było wyrywkowe wybrane tak, momenty. Najgorsze cechy ten z kobiecego i najlepsze z męskiego. Tam działają media. Manipulują wami. A my zmanipulujemy was teraz do tego, byście zasubskrybowali ten kanał i odglęca kanał. Patrzcie, tu jest przycisk subskrypcji. Co musicie zrobić? Klepnąć go. These are the 10 types of magic. Okej, 10 typów magii. Lewitacja. Vanish. Okej, vanish to jest czyszczenie, no? No nie. Dywanu. Production. Okej. Transformation. Transposition. BOOM! Penetracja. To jest ulubiony trik. Tak. Restoration. Escape. Ło. Jak on to robi? O, 18 sekund. Ale to się podoba. Fajne, góry, to jest... mega. Ej, to było super! Super! Dzisiaj Marlena decyduje o naszym popołudniu za pomocą karteczek. Oni są całkiem zabawni czasem. O kurde, minuta. No, to już mi się nie podoba. Co? Gówno. Zjedz je równo. Nasraj drugie, będzie równo. Włóż do lodówki, będą borówki. Weź na ramię, zanieś mamie. Weź też tacie, zanieś w gacie. Posyp makiem i zjedz ze smakiem. U mnie tylko było gówno i tyle. Jakby to był koniec. U nas było właśnie gówno, się z tobą równo, a potem przychodziliśmy do rękoczyków. Okej. Nie zrozumiałem tego na koniec. Tego na koniec też nie zrozumiem. Ale rozumiem, że zaczęła oszczędzać. Tak. O kurde. 2 minuty. Co to zło? Możemy podkładać głos? Spróbujmy. Kim chcesz być? Facet. Dobra. O, ale wali. A ja cię kręcę. Co ty robisz? Przepraszam, chciałem ci umyć stopy.
O, masz, lamuj się. Sama się umyj. I ogólnie, kocham cię. Umyj stopy! Nigdy. Boisz się brzuch? To jest coś dobrego, napij się wody. Zrobiłem ci jedzenie. Nie lubię tego. Czemu? Bo nie smakuje mi. A ty nie, nigdy nie umyjesz stóp. Twoja stopa. Coś nie zrobiła! Kocham cię, ale nie umiesz stopy. Ej, to mi się bardziej podobało. Ej, to jest super. Czemu ci się to wyświetliło? Nie mam pojęcia, ale przez to, że oglądamy to długo, to mi się to będzie ciężko wyświetlać. O, dobra. O, a dobra, to nie wyrzucaj po... Butelek po perfumach. W zamian zrób to. Cześć Sephora, czy mogę napełnić te perfumy ponownie? Okej, okay, to będzie 565 zł. Nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy. Pytam o napełnienie tej samej butelki, nie o nowe perfumy. Napełnienie? Sprawdzę, czy możemy to zrobić. Wygląda na to, że możesz uzupełnić 100 ml za 270 zł 97 groszy. Wow, to ponad połowę taniej. Skąd to wiesz? Obserwuj Rabataler, który w kolejnych filmach nauczył cię, jak przestać przepłacać, więc... Ciekawe, stary, ciekawe. Ciekawe, czy to jest w ogóle prawda? Przetestujemy to. W tym momencie. Nie, teraz mi się nie chce. Jak będziemy mieli 20 tysięcy łapek pod tym filmem, czego i tak nie zrobicie, nie wyzywam was, to wtedy to zrobimy. O tak. O, kolasmen, oj. I jeszcze policjantka. Ona niczego nie wie. Niczego się nie spodziewa, to będzie prank na niej. On idealnie postawił na jej stopie Mendoza. Nie potrafi trafić. Ale on przez 6 minut to robi! Zgłoś. Zgłoś zanudne TikToki. Fusialka! Własny dom. Własny dom. Mercedes czy Opel? Opel. TikTok czy Instagram? TikTok. Jeden tatuaż czy całe ciało w dziarach? Całe ciało w dziarach. Lody chmurki czy burze? Chmurki. Nie jadę jeszcze tych lodów. Ja też nie. A bo to jest reklama! Okej. Po raz kolejny oglądamy reklamę i się dobrze przy tym bawimy. No. Mamo, lecimy w kosmos! Minuta 35, okej, okay, ale spójrz. Chłop poszalał. Dostaliśmy list, to jest, którym jest to jest reklama. Czemu my sobie reklamy się wyświetlają? No nie? Sprytni. Spryciarze.pl. O kurde, maluś. On wszystkich, podobno... Wszystkich wyzywa. Wszystkich hejterów, tych internetowych twórców, co się z niego śmieją. Dlatego my się nie śmiejemy, bo nie chcemy, żeby nas Malik dojechał tak jak Konop. Podobno Konop już nie wychodzi z domu, bo się boi Malika Montany. To prawda. Napiszcie w komentarzu. Co na mnie napisać w komentarzu, bo w sumie nie wiem. Kocham Jakuba Glęca. To napiszcie. Ale Bambik z niego w ogóle, nie z tego Malika. Boże, ja bym go spotkał, nie, na ulicy. To będzie wiesz miniaturkowy clickbait. Okay. Wyzywamy Malika Montany. Ty dźwięk twój spodni. Z lekcji. Mamy teraz tylko 15 minut, żeby się przebrać. Myślisz, że Tomek mnie dzisiaj zaprosi do tańca? Specjalnie rano ukradłam mami fluid. Jezu, mama mi napisała, że nie będzie mi przywoziła tych balerinek. I co, teraz mam iść w tych trampkach? Tomek mnie na pewno nie zaprosi do tańca. Chodziłeś na dyskoteki w podstawówce? Ja byłem. Dwa razy. Wyrwałeś coś? Czy podpierałeś ścianę? Bardziej to drugie. Ale też biegałem po korytarzu, bo byłem małym gówniakiem. A co ty masz na dłoni? Mój kuchu jest strasznie nudny, dlatego dziś namalowałem perłę w swoim pokoju. Spoko. A to jest Julita. O, reklama znowu. Ej, to może my reagujemy na reklamy. Okej, okay. Kiedy 153 się obrazi? To jest ten numer ze Squida chyba. Aha. Ale chyba ludka. A, że 1,53 m. Aha! Szkoda, że nie wyjaśnili tego. No. Ale koniec końców wydaje mi się całkiem śmieszny. Gdyby tak, dodali tak. Te żeby było wiadomo o co chodzi. O, no. Każde w dzieciństwie. Co mama? 15 minut i do domu. Nie no, 20! 15. A może do mnie przyjść Artur na noc? Pewnie. Powiedz, że nie. Czemu? Dlatego, mamo, że ja nie chcę, żeby przychodził Artur. Nie może. Głośniej. Nie może przyjść! Słyszałeś, Artur? Miałeś tak? Nie. Nie miałem takiej sytuacji. Ja też nie miałem takiej sytuacji. O kurde! Nie w domu jest pewna osoba. U mnie w domu jest okej. Zabiera mi moje ciepło, kradnie mi śniadanie. Jednak jest coś, czego mu nie pobłyszczę. Moja zimna. To jest reklama! Co? Ja nie wiem, jak nazwać ten odcinek. Reagujemy na TikToki, reklamy i dubbingujemy je. Przez 24 godziny na tratwie. Jeden z najdłuższego kebaba. Sprawdź to. No uskam. O kurde, to jest ona. Ona jest śmieszna i ultra cringy. W sensie albo tak, albo tak. Mnie się po prostu wierzyć nie chce. Dwie mi trzy minuty! Nie, idziemy dalej. Jocha, sorry. Ja myślę, że to będzie już ostatni odcinek z tej serii. Serio, bo wszystkie krótkie shorty i TikToki się skończyły. Wyginęły, no. Tak. Teraz... Chyba, że widzowie podeślą jakieś krótkie TikToki. Co? No i później się obrażają, że na przykład puściłem i obraziłem ich TikToka. Tak? Nie, no? nie obrażam. Możemy zobaczyć kilka. Okay. Może to będzie śmieszne. Okay, zapowiada się ciekawie. Wierzę w to. Pfff.
też najgorszy moment, ja tego nie cierpię. A to jest akurat fajne. Okej. Okay, okej, okej. Na początku było tak... No, ale potem jak wyskoczył Mareczek, Janek, to było śmieszniejsze. Dzięki, Grzegorz. Świat, samochody nie latają. A, to... A ten został pobity rekord tej sklepy. Ej, czy to jest Władysław? Nie. A tak, do magazynu i to jeszcze ten, piłkarz to zrobił. Tak. Odpali się to, panie! Wiesz co? To się nie odpali. A wiesz, co się też stanie? Teraz się skończy odcinek.